Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic i słuchajcie kochani, najpierw pewne ogłoszenie. 72% widzów nie subskrybuje tego kanału i trzeba to koniecznie zmienić, dlatego zachęcam do subskrypcji. I druga sprawa, ogląda te odcinki około 50 osób, a mało kto zostawia łapkę w górę, dlatego jeżeli możecie dla zasięgu zostawcie łapkę w górę, najlepiej jakiś komentarz. Dziękuję bardzo, przechodzimy teraz do rozgrywki. Stoimy przed cmentarzyskiem orków, ale nie chcę tam wchodzić teraz, tylko chcę się szybko przejść do starego obozu, zobaczyć jakie zaklęcia mają magowie dla nas. Nie jest to daleko, także chętnie się tam przejdę. Co my mamy? Nasze uderzenie wiatru, kule ognia, sopel lodu, zajebisty piorun kulisty, uzdrowienie, ognisty pocisk. Uzdrowienie nawet możemy skorzystać. Sympatycznie, dobra. Teraz już nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby szybko przejść się do starego obozu, do magów, do Torreza. Przespać się do dnia. Chyba, że dzień zdąży wzejść, zanim się ogarniemy. I ruszamy do cmentarzyska orków. To będą nasze pierwsze potyczki z orkami. Jak myślicie, czy deszcz płomieni będzie na trzeci krąg, czy na czwarty? Ja mam takie wrażenie, że on chyba będzie na czwarty krąg. I jeszcze nie będziemy mogli z niego korzystać, ale na pewno go kupię. Ile mamy siana? 4200. Oto jakiś zapas jest. I dużo gadżetów jeszcze do sprzedania, nie? Zdaje się. Oto i jest stary obóz. Chodźmy w prawo. Hop. Puste. Ciekaw jestem, jak będą nam szły te potyczki z orkami. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Oby nie było tragedii, nie? Wymieniłem sobie wentylatorki w komputerze. I teraz chodzi on dużo, dużo ciszej. Tutaj jest ta rączka. A tu już mamy wejście na dziedziniec. Hop. I są tu nasi magowie, są. Czy tu tylko Milton się dostał? On nie ma za bardzo wstępu do świątyni, nie? Nie, oczywiście ma pełny dostęp do świątyni. Ale nas interesuje Torres. To nie ten pokój. Zobaczmy sobie ten drugi. No tu też nikogo nie ma. Gdzie są wszyscy? Tu się zebrali. Za potęgę magii! Na potęgę posępnego czorepu. Dawaj. Dawaj mi jakieś nowe runy. Ognista burza. Czwarty krąg. Kurczę. I światło też wezmę. Już wcześniej powinienem to zrobić. Trzymaj to, badziewie. Szpony topielca. No tak naprawdę nie są nam potrzebne te rzeczy, nie? Wow. Dobra, masz. Potrzebujemy kolejnego kręgu, a jeszcze manę będę musiał doładować w końcu. W dzisiejszych czasach. No ale dobra. Niewiele nam to dało tak naprawdę. Jeśli myślisz, że w takim razie. Ludzie zawsze gadają. Zobaczmy, czy tu kruk coś. Zgaduję, że nie.
Gomez. Witaj. Gomez nic. Kruk. Ty, panie zajęty, kończ. Witaj. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Super. W tej historii musi być jedna ziarna. Tu było łóżka? Nie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Musisz uważać na to, co... Torus leci do kwatery swojej. Dobra. To ja się zrzemnę u kruka. Mam już dość tej paplaniny. Dlaczego mnie obudziłeś? Twoje szczęście. To ty mnie obudziłeś. Tylko zachowaj to. Od razu wiedziałem, że będą. Okej. Nie traćmy więcej czasu. Spróbujmy się zmierzyć z pierwszymi orkami, z brzytwami. A teraz tam wszystko będzie porespione, nie? Chodźmy tędy. O kurde, ale fatalną drogę wybrałem. Snafie. Witaj. Dawaj moją potrawkę. I do... Gratis to uczciwa cena. Lepiej się do tego. A, tędy. Słuchajcie, dzisiaj usłyszałem, że gry mobilne to gówno. I chciałbym się do tego odnieść. Otóż moim zdaniem mobilki to jest jebane gówno. Dziękuję. Sobie susa do przodu Bezi. Może zapiszę? Warto by było, nie? Piorun kulisty, sopel lodu, kula ognia. Na tych trzech zaklęciach będę bazował. Prawdopodobnie na piorunie kulistym głównie. Aczkolwiek. Zobaczymy, co się będzie jak sprawdzać, nie? Dobra, kochani, dochodzimy na miejsce. Zapnijcie pasy. Tu na pewno można się posiłkować tymi kamulcami, nie? Okej, są brzytwy. Kula ognia. To kąsacz, nie brzytwa. Bach. Łe, to pada na strzał. Spróbuję teraz taką nie w pełni załadowaną. Okej. Jest pierwszy ork. A zaraz za nim drugi. O kurde. Nadaktywny. Nie. Poczekaj, orku, nie zdążyłem many naładować. Bez nie. Głupi, co ty odstawiasz? O cholera.
spoko. Sprawdźmy kulę ognia na orkach. Ork myśliwy. Boom. Boom. Ale bez many to za dużo nie zrobimy. Niech wiedzie twardzień. Ognisty pocisk zadaje 5 punktów. Ciach, dobra. Spróbujemy piorun kulisty. O, słabszy. Wracamy do kuli ognia. Och. Okej. Dwóch pierwszych orków pokonanych. Krusz Warok. I orkowie żadnego lutu nie zostawiają. Spoko. Krucze ziele. Wrzucę jedno. I może psiankę. Albo i ze dwie. No dobra, pierwsi wrogowie na naszej drodze polegli. Co dalej? Jest kolejny ork myśliwy. I ktoś tam walczy, zwróćcie uwagę. Okej, jakiegoś stana dostał. Aha, ktoś tu walczył. Ała, przerwał mi. Nie no, tak to się nie da. Jakieś dźwięki wydają, nie? Jest nasze bezpieczne miejsce. A przynajmniej było dotychczas. Łap go. O. No szkurde blade. A niech cię gęś kopnie. Wo, wo, wo. O! Dosyć niemiło się tu zrobiło, nie? Widzę go. Okej. Bach. Kurde no. Okej. O ludzie. Dobra. A tamten kolega raczej nie przeżył tego, nie? No niestety nie. O, mogę taką broń sobie założyć, tylko że ona jest dwuręczna. Krótsze ziele, tutaj. Okej. Kto tu leży? Strażnik świątynny. Miecz sędziego. Słabiutki. Mamy wszystko wyczyszczone, możemy przejść dalej. Kołowrót. I co też nam ten kołowrót otworzył tutaj? Okej, jesteśmy w środku. Jakie echo tu się niesie, co? Hmm.
ork zwiadowca. Boom. O, spalił się. Ideolo. Żeby też dwa ataki nam wystarczyły na tych orków. To by było piękne, nie? Okej. Też się spali? Spalił się. Sympatycznie. Potrzebujemy many. Potrzebujemy many. Zeżre krucze ziele. Na razie nie widzę żadnych przeciwników. O, strażnik świątynny, spoko. A dlaczego ma 5 zdrowia? No, to się mogło nie udać. Halo? Halo? Nie? Okej. Nie, to nie. Ty weź przy tanku jednego. Co ty na to? Zwróćcie uwagę, że teraz się nie spalił chyba ten ork. Ciekawe z jakiego powodu. Okej, no teraz się nie będą spalać, spoko. Nie dostanie ten strażnik? Nie. A ten się spali, jak myślicie? On by musiał być w ruchu chyba, nie? Żeby się spalić. Spoko. Jest jeszcze jeden. Kurde, odblokował się. Ale lipa. Ale on jest trafiony mocno. Dobędę broni. O! Nie mogłem go namierzyć. Halo kolego, on może nie żyje już. Jakiś błąd. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Mumia. A to puste, nie? Takie mumie, słuchajcie. Wsianka, wolałbym krucze ziele. Nie będę ukrywał. Mumia jeden. Jakiś napój. Kocianka. Kocianka też spoko, to podejrzewam, że manę daje. Napój, napój. Kocianka. Punkty życia. Szkoda. Kurde, zwoje, pierścienie, dużo tego. Nie ma na co narzekać tak naprawdę, nie? Wpadają nam jakieś eliksiry. Przełącznik, za daleko. Ale tu będzie jakaś zagadka z tymi przełącznikami, nie? Z tego co pamiętam. Pędzo wyjścia. Zwój, napój, zwój. Co to są za zwłoki? Każda jakaś z takimi powiązaniami magicznymi. Ale, ale około. No dobra, wciśnijmy to. Fik, coś nam się otworzyło, nie?
Zaraz się dowiemy co. Na razie zbieramy wszystko, co możemy znaleźć. Tu jeden przełącznik będzie prowadził do kolejnego. Jakoś tak jest. O! Tu jeszcze nie byliśmy. Sympatycznie. To było zamknięte czy otwarte? Nie, to było otwarte. Coś pewnie po drugiej stronie się otworzyło. Albo w zupełnie innym zakątku, bo tak też mogło być. Co to było? Przełącznik. Okej. Och, Bezi. Mhm. Tu nie ma nic, jest zwój. Co to za zwoje? Uzdrowienie. Ognista burza, spoko. Ognisty pocisk, mniej spoko. Słychać walki. Tu się otworzyło. Pyk. Okej, teraz tu też się otworzyło. Teraz tu się otworzyło, nie? A co nam to daje? Jak tu nic nie ma? Tego nie wiem. Nie, nie, nie. Tu same mumie. Jeszcze raz tu sobie wejdę. To gdzieś blisko coś otwiera albo zamyka. Tutaj. Dobra, to chyba mamy wszystko już tak naprawdę. Uzdrowię się troszkę. Teraz niech wyjdzie krucze ziele. Pyk. Jest coś jeszcze, co nam daje manę? Oprócz tych napojów oczywiście. Chociaż mamy ich dużo też. Bezi sobie drepcze, nie może się doczekać akcji. Mana plus 5. Nasienie czerwonego buka. Dobra, niech będzie. Okej, myślę, że możemy zapisać i pójść naprzód. Przyszykuję zaklęcie. Tu nie ma nikogo. Kolejne grzybki. Ale jest klimatycznie tu, nie? To na pewno. Tu będą jacyś silniejsi orkowie. Tu będzie chyba pierwszy wojownik albo coś takiego. Trochę się cykam. Taki mam niepokój związany z tym miejscem. Nieokreślony bliżej. Tu jest Ballukor. O kurde, nie. Bam. Bam. Dostał inny, ale okej. Najważniejsze, że orkowie dostają. Ten dostał drugi raz chyba. Ten przy balu. Pyk. Pyk. I wpadł nam poziom. Ork zwiadowca. No nie trafiasz go, chłopie. Pach. Nie mam many. Dobra.
O. Ziomuś. On chyba jest nieśmiertelny, nie? Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, ja się podładuję. Już wezmę to. I co? Ork zwiadowca. Pyk. Po raz pierwszy. O kurde. A dostał. Złapał. Teraz już nie. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Kiepsko było, co? Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor-Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Oj, oj. Przysyła mnie Kor-Angar. Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale no jasne. Moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Okay. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Jasne. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Spoko. Mamy wsparcie w postaci Ballucora. Ja bez many i tak za daleko się stąd nie ruszę. Nie to. Napoje. Łyknę sobie. Tu będzie jakiś ork potężny na pewno. Jest ork żołnierz, słuchajcie. Dobra, naprzód. No idź. To tak nie działa, nie? Ten żołnierz to brzmi jak wyzwanie. Pach. Dobra, ja uciekam. A czemu mnie gonisz? No ale co wy ludzie, nie widzicie go? Tankuj! A to taka pomoc, tak? Zrób wszystko za mnie. Trochę smutna sprawa. Pożywienie. Nie no, nie będę się leczył przecież potrawką z chrząszcza. Okej. Nie mogę skakać. No i ten żołnierz jeszcze jest, tak? Zapiszę sobie jakoś. A tam jest ich więcej. Okej. Weszło. Ballucor, weź ty.
się za robotę uczciwą. Ja pierdzielę, jaki chłop. Tak to ja nie zwojuję tutaj za dużo. No niech będzie. A co zostawił ten ork żołnierz? Nic. Spoko. Tam łażą kolejni. Zobaczmy. Krucze ziele. Może być. W sumie mogę się podleczyć. Jeszcze jedno krucze ziele wezmę. No to już jest końcowy ten korytarz, nie? Ork zwiadowca. Och. Bum. Kurde, Bezi. Pół many wystrzelałeś i nic to nie dało. Tu jeszcze jakiś żołnierz będzie na pewno. Nie tędy droga. Ciap. Okej, jakoś tak pół na pół ta walka, nie? Mieczem i magią. Might and magic. Takie grzybki. Nic specjalnego tutaj, kamulec. Tu zawalone. Ballukor. Nadąża, okej. To wygląda, jakby się dało tam spiąć. Tak w ogóle. Ale to zaraz. Musimy go zaprowadzić. Tu. Chyba. Nic tu nie ma. Musimy przeszukać wszystkie trzy tunele. Okej. Okay. Skoro musimy, to musimy, nie? Ale pozostałe dwa tunele sobie przeszukamy dopiero w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.